Dzięki za zaproszenie do Lwowa kolejny raz, aby z Tobą dziękować za 15-lecie Twojej posługi temu Kościołowi. Serdecznie pozdrawiam tych wszystkich, których na początku tej mszy świętej przywitałeś i pozdrowiłeś. Drodzy bracia i siostry, jest wiele motywów do składania dziękczynienia Bogu przez Chrystusa w Duchu Świętym. Przede wszystkim Eucharystią dziękujemy za dzieło naszego stworzenia i zbawienia. Eucharystią budujemy i dziękujemy za Kościół, za ludzi Kościoła, za Kościół, do którego wszyscy przynależymy, aby wspólnie budować mistyczne ciało Chrystusa, Królestwo Boga. Szczególny obowiązek jego budowania spoczywa na pasterzach. Dlatego dziś Bogu dzięki składamy za 15-lecie posługi w Kościele Lwowskim arcybiskupa Mieczysława. Dziękujemy za wszystkich prezbiterów, osoby życia konsekrowanego, za wszystkich, którzy razem z nim budują tu Kościół, Królestwo Chrystusa. Arcybiskupie Mieczysławie, z woli papieża Benedykta XVI jesteś arcybiskupem lwowskim i metropolitą tutejszej metropolii i od 15 lat bierzesz na swoje ramiona ciężar odpowiedzialności za całą rzeczywistość Kościoła, za mury i struktury, przede wszystkim za wiernych powierzonych Twojej pasterskiej trosce. Jednak nie koncentrujesz się wyłącznie na kościelnych sprawach, tylko patrzysz szerzej, dostrzegając różne potrzeby tutejszego społeczeństwa. Za Twoje pasterskie zaangażowanie i gorliwość składamy dziękczynienie oraz wyrazy wdzięczności. Dziękujemy za to integralne patrzenie na człowieka, za dostrzeganie potrzeb duchowych i materialnych, za dostrzeganie i reagowanie na potrzeby biednych i wykluczonych, za reagowanie na warunki bytowe księży, ale także troskę o ich duchowy rozwój. Przed tygodniem, drodzy bracia i siostry, obchodziliśmy kolejny Światowy Dzień Ubogich. Papieskie orędzie nosiło tytuł „Nie odwracaj twarzy od każdego biedaka”. Ty dostrzegasz każdego biedaka i ubogich nie tylko w tym dniu, ale zawsze od początku posługi. Dlatego w archidiecezji lwowskiej działa Caritas jako orkiestra codziennej pomocy, jako siły szybkiego reagowania Kościoła. Działa w ośrodkach i parafiach, wyrażając swe działanie miłosierną miłością. Caritas animuje też działalność charytatywną w każdej parafii. W Brzuchowicach działa Dom Miłosierdzia, gdzie jesień życia otoczone troską przeżywają osoby w podeszłym wieku, zarówno świeckie, jak i duchowne. Dachu nad głową potrzebowali też lwowcy bezdomni. Stąd w dwóch domach podejmują ich zaproszeni tu siostry Albertynki i bracia Albertyni. Czas trwającej wojny otworzył Kościół lwowski do granic możliwości na pomoc uchodźcom. Budynki seminaryjne, klasztorne, diecezjalne i parafialne zapełniły się uchodźcami, przede wszystkim kobietami z dziećmi. Kiedy w maju bieżącego roku byłem także w tym miejscu, mogłem na własne oczy zobaczyć kuchnię działającą przy kościele świętego Jana Pawła II i uchodźców u sióstr
benedyktyny, które są modlitewnym zapleczem dla archidiecezji i posługiwania arcybiskupa. Wymieniam dla przykładu niektóre sztandarowe działania potwierdzające fakt, że Kościół Lwowski budowany jest na poziomie archidiecezji i parafii na trzech zasadniczych filarach. Liturgia, martyria i diakonia. A takie budowanie ma wsparcie Bożej łaski upraszanej przez siostry benedyktynki, będące mocnym duchowym zapleczem. Drodzy bracia i siostry, arcybiskupie Mieczysławie, z papieską nominacją na arcybiskupa Lwowa łączy się jeszcze tytuł metropolity, metropolii lwowskiej Kościoła rzymskokatolickiego. Zewnętrznym znakiem tej godności i posługi jest paliusz, przyjęty przez siebie z rąk papieża Benedykta w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca 2009 roku. Tradycja wręczania paliusza jako symbolu godności metropolity sięga VI wieku. Białe pasy z czarnymi krzyżami, utkane z owczej wełny, przechowywane są w szkatule na grobie świętego Piotra. Paliusz jest między innymi wyrazem jedności ze Stolicą Apostolską. Można w nim dopatrzyć się znaku jarzma, ciężaru posługi i wagi odpowiedzialności. W dniu przekazania Tobie paliusza papież Benedykt XVI powiedział w homilii między innymi, że biskup pełni funkcję stróża, którego zadaniem jest czuwanie nad tym, aby dusza człowieka nie uległa zubożeniu i aby nie utracił on zdolności do prawdy i miłości. I dodał, trzeba zrobić wszystko, by człowiek doszedł do poznania Boga, by nie zagubił się w ślepych zaułkach, by nie popadł w izolację, lecz pozostał otwarty. To Jezus, biskup dusz, jest pierwowzorem wszelkiej posługi biskupiej i kapłańskiej, dodał. Bracia i siostry, wzorem biskupiej i kapłańskiej posługi są również bohaterowie dnia wręczenia paliusza, Piotr i Paweł. Dlatego, kiedy świętujemy 15-lecie ingresu i bliskie 15-lecie przyjęcia paliusza, to wspominamy też postaci obu apostołów, bo posługa metropolity ma być zawsze działaniem w duchu Piotrowo-Pawłowym. W tym duchu ma być pełniona posługa prezbiterów i wszystkich będących w służbie Ewangelii. Duch Piotrowo-Pawłowy dzięki światłu Ducha Świętego każe szukać sprzymierzeńców. Znajdowałeś ich w Kościele i poza nim wśród ludzi dobrej woli. W Anglii znalazłeś księdza Stefana, tu obecnego, byłego rektora polskiej misji katolickiej, któremu dziś dziękujesz za udzieloną pomoc tytułem kanonika honorowego Lwowskiej Kapituły Katedralnej. Przed Bazyliką Świętego Piotra w Watykanie stoją dwa imponujące posągi apostołów Piotra i Pawła. Są oni łatwo rozpoznawalni przez swoje atrybuty, klucze w ręku Piotra i miecz w ręku Pawła. Chrześcijańska tradycja zawsze uznawała Piotra i Pawła za nierozdzielnych. Rzeczywiście razem reprezentują oni całą Ewangelię Chrystusa. W Rzymie natomiast ich więź jako braci w wierze nabrała szczególnego znaczenia. Oto Piotr i Paweł, choć po ludzku bardzo się różnią od siebie i pomimo, że w ich relacjach nie brakowało konfliktów,
Ukazali oni konkretnie nowy sposób bycia braćmi, przeżywany zgodnie z Ewangelią, w sposób autentyczny, co było możliwe dzięki działającej w nich łasce Chrystusowej Ewangelii, bo mnożenie deklaracji i słów o braterstwie nie wystarcza, zdarza się, że bywa pustosłowiem. Jedynie podążanie za Jezusem prowadzi do nowego braterstwa. I to jest fundamentalne przesłanie, jakie apostołowie Piotr i Paweł niosą każdemu z nas, a którego znaczenie znajduje odzwierciedlenie również w dążeniu do owej pełnej komunii, której pragną biskup Rzymu, biskup lwowski, pasterze Kościoła, prezbiterzy i diakoni oraz wszyscy chrześcijanie. Do budowania eklezjalnej komunii przyczyniało się Twoje, drogi bracie Mieczysławie, świadectwo o świętości papieża Jana Pawła II i troska o rozwój jego kultu. Bóg zapłać składam za to w imieniu Archidiecezji Katowickiej i Kościoła w Polsce. We fragmencie Ewangelii świętego Mateusza, którego przed chwilą tego fragmentu wysłuchaliśmy, Piotr składa swoje wyznanie wiary wobec Jezusa, uznając w nim Mesjasza i Syna Bożego. Czyni to w imieniu pozostałych apostołów. Ważne jest to wyznanie Piotra. Jednak ważniejsze jest to, co on słyszy w odpowiedzi Pana, który objawia mu misję, jaką zamierza mu powierzyć. Będziesz opoką, skałą, widzialnym fundamentem, na którym wznosi się cały duchowy gmach Kościoła. W jaki sposób Piotr jest skałą? Jak powinien on korzystać z tej prerogatywy, z przywileju pierwszeństwa, którego oczywiście nie otrzymał dla siebie, ani od siebie? Relacja Ewangelisty Mateusza mówi nam przede wszystkim o tym, że uznanie tożsamości Jezusa, które Szymon wyraził w imieniu dwunastu, nie pochodzi z ciała i krwi, to znaczy z jego ludzkich zdolności, lecz wynika ze szczególnego objawienia Boga Ojca. Bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii z mocą dochodzi do głosu wyraźna obietnica Jezusa, warta wydobycia w czasach zamętu, dotycząca Kościoła, a bramy piekielne, to znaczy siły zła, nie będą miały przewagi. Non prevalebunt, nie przemogą. Nasuwa się na myśl opowiadanie o powołaniu proroka Jeremiasza, do którego Pan, powierzając mu misję, powiedział: oto ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi, przeciw królom ludzkim, ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię pokonać, gdyż ja jestem z tobą, by cię ochraniać. W istocie obietnica, jaką Jezus składa Piotrowi, jest jeszcze większa niż obietnice czynione prorokom. Im zagrażali jedynie ludzcy wrogowie. Natomiast Piotr wraz z całym Kościołem będzie musiał być chroniony i obroniony przed bramami piekielnymi, przed destrukcyjną, niszczącą mocą zła i działaniem złego. Piotr uzyskuje zapewnienie dotyczące przyszłości Kościoła, nowej wspólnoty założonej przez Jezusa Chrystusa, która rozwija się przez wszystkie czasy
przetrwawszy osobiste życie samego Piotra. Świadomi tej obietnicy, my, chrześcijanie XXI wieku, świadomość tej obietnicy sprawia, iż ze spokojem patrzymy w przyszłość. W czym pomaga świadomość daru otrzymanego przez apostołów? Chodzi o spotkanie ze zmartwychwstałym. A Ewangelia przytacza ipsissima verba, same słowa Jezusa Chrystusa, słowa Pana. Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. W świetle tych słów staje się oczywiste, że władza odpuszczania grzechów, która znajduje się w centrum tajemnicy i posługi Kościoła, jest łaską odbierania mocy i terytorium siłą chaosu i zła. Pamiętamy, że Kościół nie jest wspólnotą osób doskonałych. Wszyscy jesteśmy z prochu tej ziemi ulepieni. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, którzy uznają, że potrzebują miłości Boga, że potrzebują oczyszczenia przez krzyż Jezusa Chrystusa. Słowa Jezusa dotyczące władzy Piotra i apostołów ukazują właśnie, że mocą Boga jest miłość. Miłość, której światło promieniuje z Kalwarii. Jezus przecież przez swoją śmierć zwyciężył moce piekielne, wraz ze swoją krwią rozlał na świat wielką rzekę miłosierdzia, która nawadnia swoimi uzdrawiającymi wodami całą ludzkość wołającą objawionymi słowami: Jezu, ufam Tobie. Drogi bracie, metropolito lwowski, kiedy w roku 2012 przyjmowałem wraz z innymi parami już z rąk Ojca Świętego Benedykta XVI, usłyszeliśmy następujące słowa. Drodzy metropolici, paliusz, który wam nałożyłem, będzie wam zawsze przypominał, że zostaliście ustanowieni w wielkiej tajemnicy i dla wielkiej tajemnicy komunii, jaką jest Kościół, duchowa budowla wzniesiona na Chrystusie, kamieniu węgielnym, a w jego wymiarze ziemskim i historycznym na skalę Piotrowej. Umacniani tą pewnością czujemy się wszyscy razem współpracownikami prawdy, która jest, jak wiemy, jedna i symfoniczna i wymaga od każdego z nas i od naszych wspólnot nieustannego wysiłku nawracania do Pana w łasce jednego ducha. Niech nas prowadzi i zawsze nam towarzyszy na drodze wiary i miłości Święta Matka Boża, Królowa Apostołów, która niech się za nami modli, tak wtedy nam mówił papież Benedykt. Drogi bracie Mieczysławie, modlimy się z Tobą i za Ciebie. O siły duchowe i fizyczne, o dobre zdrowie, napełnienie misji szukania i dźwigania zagubionych owiec, bo i tego działania paliusz jest symbolem. Modlimy się, abyś kierując łodzią Kościoła w metropolii lwowskiej, braterskiej komunii i współpracy z wiernymi i duchowieństwem, na wzburzonym morzu tutejszej rzeczywistości, gdzie wieją zmienne wiatry, przeważnie przeciwne, aktualnie mroźne wiatry wojny, byś wytrwale i niestrudzenie kierował i budował wspólnotę Kościoła. I modlimy się, by Pan pomnażał swoją łaską, owoce Twojej wytrwałej posługi i by dał wzrost temu Kościołowi według miary, pełni
Chrystusowej. Amen. Za chwilę ksiądz arcybiskup dołączy do grona kapituły Bazyliki Metropolitalnej.